Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam Power Query, odcinek 9. Wyłączanie automatycznego wykrywania typu danych w Power Query i jeszcze kilka opcji. W poprzednim wideo narzekałem na to, że jak pobierałem dane, to często tak automatycznie, domyślnie Power Query wykrywa typ danych, tak, i zmienia go na kolumn. I on często, ten krok, mi w wielu sytuacjach nie był potrzebny, dlatego ja go sobie kasowałem. I jakbym nie chciał, żeby Power Query to robił za mnie, no to muszę sobie zmienić opcję w działaniu, żeby tego kroku mi nie wykonywał, nie robił. A przy okazji tak jeszcze poznamy parę ciekawych opcji, tak, funkcjonalności, tak, opcji, które możemy zmienić w Power Query. Na Excelu 2013-2010 Power Query jest na osobnej zakładce, więc musimy znaleźć tutaj polecenie po prostu, tak, opcję, tak, to nas interesuje, to musimy sobie kliknąć. W 2016 Excelu musimy troszeczkę wejść głębiej, ale też mamy opcję dodatku Power Query, klikamy sobie i w obu przypadkach trafiamy do analogicznego okna. No i pierwsza rzecz to mamy podział na ustawienia globalne i dla bieżącego skoroszytu. No i w ustawieniach globalnych to, co mi zaczęło bardziej odpowiadać, że ja ustawiam sobie, gdzie dane są ładowane, bo ja często nie chcę ładować danych automatycznie do skoroszytu, a mi się zdarza kliknąć automatycznie polecenie załaduj do i wtedy ładuje się automatycznie. I jak sobie odznaczę tak ładowanie do arkusza, to wtedy zostanie tylko w pamięci Power Query. I dla mnie w większości sytuacji to jest lepsze, niż jakby wszystkie dane zaczytywały się do arkusza. Jakby mi zależało, żeby dane ładowały się do modelu danych, czyli przede wszystkim tak do Power Pivot, no to mogę też sobie tutaj zaznaczyć, ale to jest mniej dla mnie istotne. Tak, tu jest szybkie ładowanie danych, tak troszeczkę jeszcze eksperymentalna opcja, gdzie z założenia tak dane z Power Query się szybciej wczytują, ale tak Excel jest mniej responsywny. Tak rzadziej tak można mu zatrzymać, zrobić coś innego, podejrzeć. A to tak zależy od tego, czy faktycznie bardzo dużo danych pobierasz i czy Power Query ci działa wolno, tak kilkanaście minut przy bardzo dużych zapytaniach. Ok, mamy tutaj jeszcze edytor zapytań. Tak, ustawienia zapytania, wyświetl pasek formuły, niektóre rzeczy, które możemy zmienić w edytorze, tak, na karcie widok. I tu podstawowe rzeczy, tu jak najbardziej, zabezpieczenia nas mnie interesują. O, jeszcze opcje prywatności danych. Mi, jak pracuję w firmie, to one bardziej przeszkadzają niż pomagają, tak, bo ja mam dostęp, tak, pracuję na danych, tak, firmowych, tak, gdzie one są już zabezpieczone. Nie potrzebuję, żeby jeszcze Excel dbał o to, że tak, żeby zwracał uwagę na tą prywatność. I jeszcze dodatkowo gdzieś tam było, tak, miałem informację, że tak jak sobie wyłączę to sprawdzenie poziomu prywatności, to mogą dane, tak, zapytania Power Query działać szybciej, więc dla mnie jasne było, że ja chcę sobie ignorować te zapytania, nawet zawsze ignorować dane, tak, ustawienia regionalne. I tu jeszcze ewentualnie mogą być ważne, tak, ustawienia regionalne, czy mamy bieżący język instalacji, czy zawsze w języku angielskim, jak nam wygodnie. Tak, konto i diagnostyka nie ma, tak, dla nas istotnych opcji. Najistotniejsze, tak, tu właśnie bieżący skoroszyt. Tak, nie widziałem tego w ustawieniach globalnych, ale to jest to automatycznie wykrywaj nagłówki i typy kolumn dla źródeł bez struktury. Tak, to jest dla mnie wówczas tak często męczące, że Power Query to zmienia ten typ danych automatycznie. No i tu jeszcze mamy relacje, czy w wczytywaniu danych Power Query ma automatycznie wykrywać relacje i czy ta aktualizacja, i czy ma robić aktualizację, tak, relacji przy odświeżaniu zapytań załadowanych do modelu danych. No my raczej zostajemy, ja raczej zostaję przy domyślnych ustawieniach i tak ustawienia regionalne, no zdecydowanie Polski i prywatność, tak. Ja znowu mówię, ignoruję poziomy prywatności i potencjalne poprawienie, o właśnie, tu jest i potencjalne poprawienie wydajności zapytań Power Query, więc dla mnie to jest jasne, że ja sobie ignoruję to, więc zatwierdzam sobie OK. I teraz jak sobie dane pobiorę z tabeli, to tak już nie mam tego kroku, że tutaj tak, że tu zmienił mi dane, tak, daty są jako ten typ ogólny, no tekst też jest jako ten typ ogólny, a nagłówki i tak mi wykrył, bo one były nagłówkami tabeli, więc ja wolę w takiej opcji. I no jeszcze jedna rzecz, tak, zmieniłem sobie ustawienia, bo tak to musiałem rozwijać, zamknij i załaduj do. A teraz jak sobie zamknę i załaduję, to myk, 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 coś robiło i mam tak, to moje nowe zapytanie, to tu jest te paczka i jest tylko domyślnie, tak jak teraz zmieniłem sobie ustawienia, tylko połączenie, tak, bo mi przeszkadzało czasami, bo miałem duże zestawy danych i nie zależało mi zawsze, żeby one się wczytywały bezpośrednio do Excela. Często wystarczyło, że one były w pamięci Power Query, ewentualnie też w modelu danych. Tak, akurat te dane mi się automatycznie do modelu danych nie dołożyły, bo nie zaznaczyłem tej opcji, ale może dla Ciebie to jest istotne. Więc czasami tak warto zajrzeć w opcję programu, dodatku, którego się używa, żeby tak ułatwić sobie życie, bo domyślne opcje nie zawsze są najlepsze dla Ciebie.